jak spakować się na Via Ferraty, które są w Austrii, we Włoszech, Szwajcarii, a nawet blisko Karkonoszy tutaj po stronie czeskiej, czy w Niemczech, w miejscowości Eubin. Ja powiem Wam na przykładzie kilku miejsc, w których byłem, czyli zarówno Szwajcarii w okresie letnim, jak i wspinaczka na Cugspitze. Zabieram ze sobą oczywiście plecak. Ja na takie dłuższe wyprawy, czyli albo na wyprawy, na których muszę mieć więcej sprzętu, biorę oczywiście większy plecak. To jest Deuter 40 plus 10. Wystarczający litraż dla mnie. Ma dużo fajnych elementów. Ma różnego rodzaju kieszonki, w których możemy schować kask, raki, raczki, czy możemy oczywiście przytroczyć kijki, czekany i różne tego typu rzeczy. Dla mnie plecak jak najbardziej. Nie jest to dzisiaj filmik o tym, jak ten plecak jest zrobiony, jakie ma zalety, jakie ma wady. To jest, co mamy ze sobą zabrać. Czyli zabieramy ze sobą plecaczek, elementy związane z ferratami, czyli ze stalowymi drogami. Patrzmy tutaj na bezpieczeństwo. Zabieramy ze sobą kask. Spotkałem się w Tatrach na Orlej Perci, że ludzie nie mają kasku i czasami nawet na te osoby, które mają kask, patrzą trochę inaczej, w sposób taki dziwny, no po co mu tu kask? Słuchajcie, kamienie spadają, nawet taki mały kamień może zrobić krzywdę, więc kask oczywiście jest podstawą wyjścia na jakiekolwiek drogi łańcuchowe czy drogi ferratowe, czyli stalowe drogi. Uprząż. To oczywiście nie muszę za dużo o tym mówić. Dodatkowo mamy absorber. Już Ci pokazuję, jak to wygląda. To jest firmy Okun. Czyli wygląda to w ten sposób. Mamy dwie tak zwane klamry. I do tego mamy sznureczek. Przywiązujemy sobie do uprzęży. A to oczywiście na zmianę. Nie będę Was tu uczył, jak to się tym posługuje. Więc przemieszczamy się po stalowej drodze. Przepinamy to w ten sposób, później oczywiście za każdym uchwytem dalej i tak to wygląda. Warto ze sobą zabrać oczywiście taką taśmę alpinistyczną. Też ją mamy przywiązaną do uprzęży, zakończona może być karabinkiem. Wtedy jak zatrzymujemy się gdzieś nawet na Orlej Perci, gdybyśmy się wybierali, gdzieś na drabinkach mamy jakąś kolejkę, potrzebujemy trochę odciążyć sobie ręce, to w ten sposób, jak mamy przywiązaną, przyczepiamy się i bez problemu możemy sobie na niej wisieć. Na tego typu absorberze oczywiście jest to utrudnione, dlatego że może w każdej chwili się rozerwać, czyli dojść do wyrwania tych wszystkich rzeczy, czyli rozwinięcia się, czyli czegoś, co Ci ratuje życie. Dlatego lepiej z tego nie korzystać. To jest tylko kwestia do przemieszczania się i oczywiście uratowania Tobie życia, gdybyś spadł. Dodatkowym elementem, który możemy sobie zabrać, to jest oczywiście woreczek z magnezją. Może się przydać. Często ludzie na ferratach używają rękawiczek, najczęściej bez palców. To w zależności od tego, kto jak lubi podróżować. My jak wybieraliśmy się na Cugspitze, tam oczywiście doszedł jeszcze jeden element i był to element lodowca, czyli musieliśmy coś ze sobą zabrać przed wejściem na ferratę. Musieliśmy mieć też ze sobą raki. Już Ci pokazuję, więc takie raki, są to raki, które są bardziej przystosowane do wspinaczki, dlatego że są zakończone troszkę innymi przednimi zębami w formie takich teowników i możemy wbijać i w ten sposób się wdrapywać do góry, więc na niektóre góry oczywiście trzeba ze sobą zabrać raki, dlatego że pokonujemy jakiś lodowiec. W miejscach, gdzie nie pokonujemy lodowca, no to oczywiście nam to jest niepotrzebne. Zawsze ze sobą do plecaka pakuję latarkę. To jest po prostu takie wyposażenie, które zawsze ze sobą mam. Oczywiście drugim takim elementem jest apteczka, w której znajdują się różnego rodzaju bandaże, plastry na obtarcia, maści i inne rzeczy. Staram się oczywiście niektóre takie rzeczy jak tabletki, czy przeciwbólowe, czy jakieś maści przelewać czy przesypywać do takich małych strunowych woreczków, dlatego żeby to się wszystko w takiej apteczce mieściło i żeby wszystko mieć oczywiście pod ręką. Okulary, bardzo ważne. Czasami tak słońce daje po oczach, że nic nie widzimy. W miejscach, w których poruszamy się po lodowcach czy w okresie jesiennych,
czy wczesnej wiosnie i chcemy zrobić jakąś feratę, oczywiście czekan też jest jedną z najważniejszych rzeczy. Oczywiście jest to nasze bezpieczeństwo. Jeżeli jesteśmy przy czekanach, to oczywiście ze sobą kijeczki, czyli na dojściu do feraty, czy po jakimś lodowcu też czasami warto mieć nawet jeden kijek. To są kijki, które składane są na trzy. Bardzo fajne, dlatego że są lekkie i dlatego że są bardzo małe po złożeniu i możemy wszędzie schować. Tu pokażę Wam jeszcze jedne kijki. Mam to takie kijki rozkładane na, można powiedzieć, dwustopniowe, czyli wybieramy długość, na jaki ma być kijek i kijek jest zmontowany. Tak to właśnie wygląda. Na waja feraty bardzo fajnym wyposażeniem w plecaku jest jeszcze bukłak, dlatego że często w miejscach, w których będziemy gdzieś tam w ścianie, gdzieś będziemy wchodzić po jakichś drabinkach, czy miejscach, gdzie będziemy przypięci, nie będziemy mieć jak ściągnąć plecaka i wyciągnąć sobie jakąś butelkę wody, więc tu oczywiście możemy w każdym momencie się napić. I jeżeli chodzi o ubiór, czyli dobór butów, tam gdzie mamy, tak jak na przykład w przypadku cukrzpicy, gdzie jest jakiś lodowiec, to oczywiście długie buty, dlatego że współgrają z rakami. Tam oczywiście, gdzie nie mamy żadnych lodowców, czy na przykład jak wybieramy się na Orlą Perć, no to oczywiście krótki but. Jak dla mnie, krótkie buty w okresie letnim są najważniejsze. I kwestia ubioru. Oczywiście mamy lato, jest ciepło, więc mamy na sobie krótkie spodenki, krótkie buty, ale zawsze w plecaku. Nawet w okresie letnim mam długie spodnie. Zawsze ze sobą w plecaku mam kurtkę przeciwdeszczową, przeciwwiatrową. Spodnie przeciwdeszczowe, przeciwwiatrowe. Cienkie rękawiczki. Baw. Cienka czapka i bluza. To są jakby elementy, które w wakacje zawsze ze sobą mam, więc zawsze to jest w plecaku. Na wypadek, gdyby pogoda się zmieniła, gdyby trzeba było się troszkę docieplić, czy schronić się przed deszczem, te elementy zawsze mam w plecaku i zabieram ze sobą. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o waja feraty. To są podstawowe rzeczy, czyli mamy plecak. Ja biorę większy, tak jak mówiłem, aby oczywiście więcej tam rzeczy schować. Sprzęt, który potrzebny jest na feraty, kask, uprząż, absorber, czy taśma alpinistyczna, magnezja, jak ktoś chce. Oczywiście w zależności jakie góry wybieramy, tam gdzie mamy lodowce, to raki, wyższe buty. Tam gdzie nie mamy lodowców, to oczywiście może być to krótki but. Taki zestaw możecie też stosować na Orlej Perci, może się przydać. Ja byłem akurat w okresie letnim i był moment, gdzie naciągnęły dość ciemne chmury, zaczął padać deszcz, więc ja byłem ubrany, przygotowany. Niektórzy tam stali, marzli, no ale każdy bierze to co chce. Ja Wam tylko tutaj podpowiadam, co trzeba ze sobą zabrać, żeby Ci było przede wszystkim przyjemnie, żebyś miał dobry komfort termiczny, a zarazem, żeby nic Cię nie zaskoczyło w tych górach.